Dobra, pomału. Jak ruszymy, słuchaj, to trzeba powiadomić dyspozytora, żeby centrum urazowe zawiadomił. Pół godziny nam zostało, żeby dojechać. Pomału. Dobra, zaraz się na respirator przepniemy. Dobra, 400 objętości, 20 oddechów. Trzymam. Łapię ciśnienie. Dobra, łap ciśnienie, ja usłucham, czy jest symetrycznie. Szmer. Szmer. Tu jest szmer. Dobra, słuchaj. Dobra, wsiadam i odjeżdżam. Tak, myślę, że... Konrad, jesteś już? Ja jestem gotowy, możesz jechać. Odjeżdżam. Konrad, ile nam zostało czasu? Słuchaj, w pół godziny powinniśmy dojechać. Bierzesz są straszne korki o tej godzinie. Dobra. Powiadom dyspozytora, żeby Trojdena powiadomił. Dobra. 01 do 144. 144, słucham. Słuchaj, powiadom centrum urazowe na Trojdena. Bierzemy 14-latka po wypadku z hulajnogą, z urazem czaszkowo-mózgowym, we wstrząsie krwiotocznym. Jak na radę przyspiesz, 80 skurczowego mamy. Robię co mogę, serio. Cały czas na ból. Halo. Halo, halo. Cześć. Ale mały, ależ sobie wakacje narobił. Daleko jeszcze masz 60 skurczowego! Robię co mogę, zaraz zajeżdżają mi drogę! Krzyknąłeś, że wstrząsie jedziemy 60 skurczowe ma! Tak, prawidłowo! Halo? Krzysiarku, o której będziesz w pracy? Boże, nie wiem, spróbuj mi jakoś kryć, powiedz szefowi, że... Tak się bardzo niepokoi, a ciebie nadal nie ma, to ty ma to wyjąć, nie postarczyłeś i niczego tutaj nie mamy. Wiem. Wiesz co, wymyśl coś. Powiedz, że dziecko mi się rozchorowało, musiałem zawieźć do szpitala. Zobacz, jak jedzie. Zobacz, w ogóle nie zjeżdżają. Tak to my godzinę będziemy jechali. Jest straszny korek, ja słabo słyszę. Poczekaj. Musisz mnie podać teraz, tak? Słuchaj. Słuchaj, sorry. Musisz mnie kryć. No, kurna mać. Co to ty trąbisz? Sorry, to nie do ciebie, Aniak. Niedługo będziemy. W szpitalu rodziców będą musieli poszukać, a i tak na blok od razu powinien jechać. Dzień dobry. Piotrowski, jestem ojcem Janka. Co z synem jest przytomny? Proszę się uspokoić, jest wszystko w porządku. Syn miał bardzo dużo szczęścia. Trafili do nas w ostatniej chwili. Mogę go zobaczyć? Dopiero jak wybudzi się z narkozy, przywieziemy go na salę pooperacyjną. Wtedy będzie można go zobaczyć. Dziękuję. Największe szanse na przeżycie ma człowiek, który trafi na salę operacyjną w ciągu 60 minut. Nazywamy to złotą godziną. Na złotą godzinę składa się zarówno dojazd do pacjenta, wyciągnięcie go z miejsca wypadku, a także dowóz do szpitala. Niezbędne do tego jest utworzenie korytarza życia. Korytarz życia jest to takie ustawienie samochodów, które pozwala na swobodny przejazd służbą ratunkową. Jeżeli mamy do czynienia z jezdnią dwupasmową, kierowcy stojący na pasie lewym zjeżdżają do lewej krawędzi, natomiast kierowcy stojący na pasie prawym zjeżdżają do prawej krawędzi i tym samym korytarz życia tworzy się po środku jezdni. Jeśli mamy jezdnię trzypasmową, kierowcy stojący na pasie lewym zjeżdżają do lewej krawędzi, natomiast ci stojący na środkowym i prawym zjeżdżają do krawędzi prawej. Jeżeli jezdnia jest jednopasmowa, kierowcy zjeżdżają do strony prawej.
podczas prowadzenia pojazdu bardzo ważnym jest, aby rozglądać się i patrzeć w lusterka, ponieważ jesteśmy w stanie zobaczyć wtedy nadjeżdżającą karetkę wcześniej i zareagować na czas, tworząc korytarz życia. Niestety w Polsce korytarz życia nie jest regulowany w żaden sposób prawnie, dlatego wśród kierowców panuje znieczulica i brak empatii. Pamiętajmy, że może wydarzyć się taka sytuacja, że osobą w karetce może być ktoś z naszej rodziny. I wtedy liczy się każda sekunda.